Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Zaczynamy dzień. A zobaczcie, co się dzieje na zewnątrz. Tutaj obok jest punkt medyczny, apteka. Taka mała przychodnia, gabinet, można powiedzieć, prywatny. I bardzo często w Azji, tutaj szczególnie Khmerzy, wykupują sobie kroplówkę. Dostają ją na takiej długiej tyczce, wsiadają na motorek i jadą do domu, nie? Tak. Często widać takie widoki, a szczególnie tu to widzę po kilka razy dziennie, że przyjeżdża babeczka sobie na motorku, czy tam w dwie osoby, wsiada sobie później z tyłu jako pasażerka i taką długą tyczkę i u góry kroplówka, już ma podłączony węflon i jedzie do domu. A z tej ostatnio też sobie poszła i sobie kupiła kroplówkę. Ja mówię, co ci jest, nie? No nic tak na wzmocnienie. Poszła sobie nad łóżkiem, powiesiła i sobie przyjęła kroplówkę. Może też sobie przyjmę, bo to trzeba zobaczyć jakieś minerały, witaminy i tak dalej. Może mają różne rodzaje. Ja ten moment, który teraz wam pokażę, nagrałem przed chwilą i z zooma tak od tyłu, bo nie chciałem, jak ta pani tu przejeżdżała, jej nagrywać. Gdzieś tam kiedyś z trailie nagrałem, też jakąś przebitkę może zaraz wam umieszczę sobie po prostu kroplóweczkę. Psa nie widzę od 2 godzin, mam nadzieję, że się nic nie... że znowu gdzieś się nie zapodział. Słuchajcie, kolejna kwestia. Pytałem się w ostatnim odcinku was o piec mój, o wejście na wodę. No i stwierdziliście, słusznie, nie wszyscy, tak? Ale mi się też wydaje, że jest to do wytwarzania pary w piecu i musi być pod lekkim ciśnieniem, a odpływ to wystarczy jakaś miseczka, wiaderko. I jeszcze chciałem wam pokazać jeden przycisk, który może tylko i wyłącznie do tego służyć, bo wszystkie inne przyciski na piecu znam, są bardzo proste, temperatura, zaraz zresztą wam pokażę, a jeden nie wiem do czego służy i to może być właśnie, żeby wytwórz mgiełkę, czy spryskaj, tak zwany spryskiwacz. Ja myślałem, że tam powinien być do spryskiwacza jakiś pojemnik z wodą, który by jakaś pompka spryskiwała. Ktoś napisał, że to musi być pod ciśnieniem, bo by wtedy właśnie jakoś taka punktowa mgiełka była za słaba. Dobra, nieważne, już wam pokazuję. No tu mam cały pulpit, no tu prosta sprawa, włącz, wyłącz, temperatura górnej grzałki, tu to samo dolnej grzałki. No i tutaj mamy timer, tak, czyli zegar, czasomierz. No i tutaj mamy power light, no to wiemy, tak, włącznik, wyłącznik, światło. I tutaj aux. I to musi być do tego, no bo inaczej nie wiem do czego, nie? Aha, ale dziwi mnie fakt, no mówię, szukałem instrukcji obsługi do tego pieca w internecie, no ale wiadomo, że jest to funkcja, która pewnie występuje w wielu różnych modelach, u wielu różnych producentów i gdzie nie wpisywałem, czy to na YouTubie, czy na Google'ach, piec ze spryskiwaczem, piec do pizzy, piec do chleba, piec, podłączenie wody do pieca do chleba, podłączenie wody, odpływ, dopływ i tak dalej, i tak dalej. Nic nie wychodzi, tak? Nie ma jakby nigdzie, bo to by było analogiczne, to by było to samo, co w innych piecach po prostu, to tak samo tutaj ten panel grzałki, no to jest wiadomo, tak? A nic takiego na internetach nie ma, nie wiem dlaczego. Przed chwilą słyszę jakąś akcję psów na dworze, wyszedłem i już nasz był tam w tym, w centrum ferworu. Ktoś tam mi pisał o wyjściu na spaliny. Wyjście na spaliny mamy tutaj. Czy tam jakiś tam parę. Tutaj mamy no tabliczkę. Tu widzicie, jest zawór wejścia. Jin Shui Kou, Chu Shui Kou. I to ma tędy wychodzić woda. A tu mamy przewód elektryczny. Tak głupio zrobione, że tu przy przewodzie. Może to się da przekręcić. A to jest gazowy, tak? Jin Chi Kou. Jest stwierdził, że pogryzie płytkę. To może gryźć, nie? Podłogę płytki nie gryzie. Sąsiad przyjechał, zabrał ekipę, zabrał świnie, zabrał stoły i jadą ten do klienta robić grilla u niego gdzieś na rezydencji. To świniaki piec, nie? Słuchajcie, zgłodniałem, więc taka została mi stekowa rolatka i sobie taki kawał papryki, po prostu w rękę, keto i zajadam. Dobra, złapałem znajomego Chińczyka, pomógł mi ten piec tu wstawić, jak go jeszcze muszę lekko przesunąć w tamtą stronę. No i dobra, mamy to. Ja mam jeszcze 4 nogi, na razie nie potrzebuję, to sobie zwinę to do końca, tą nóżkę,
podstępluję ten stół na środku i rozginę nóżkę, czyli to będzie kolejny stempel pod ten stół. Ponieważ ta noga jest rozkręcona, to ja rozporowo rozkręciłem. Także jeszcze jedna noga dodatkowo. Chociaż tutaj i tak ten ciężar to się na nogi rozkłada, nie? Później to zlikwiduję. Jeszcze sobie osiądzie ładnie. No to teraz butla i zaraz będziemy piec odpalać, nie? Do iskrownika muszę jakiś przedłużacz tutaj załatwić, a później się jakieś gniazdo tu wykombinuje. No i co? Taki pierścień potrzebujemy, żeby zacisnąć wąż od gazu. Śrubokręt, otworzymy sobie te drzwi, później przedłużacz, żeby iskrownik nam i sterownik zadziałał. Później sobie zrobimy gniazdko. No. Butla już podłączona, podłączałem przedłużacz. Musiałem użyć jeszcze jednego przedłużacza. On po włączeniu... O, powinien się odezwać do mnie. Tak, odezwał się. No i co teraz? Aha, butlę trzeba otworzyć, przepraszam. Gaz im puścić. Dostał gaz. Iskrowniki zadziałały, czekają na gaz. Słyszycie? Światło działa, ja już czuję gaz. Powinno się zaraz włączyć, zapalić. On jeszcze nie dostał gazu. Jeszcze raz zrobimy. Większa temperatura i tu też. Czuję gaz, ale jakoś mi nie odpala. To tam możecie, wiecie, jeszcze przewody zapowietrzone. Ja sobie zaraz tym takim stickiem to zrobię do zapalania, żeby się zapaliło. Czymś takim popróbujemy. Coś jest nie tak. Gaz się powinien zapalić. A ja go czuję. Dolny się zapalił, bo temperatura rośnie, ale co jest z górny? Dolny cały czas nam temperatura rośnie. Czyli pali się. Ja dolnego nie widzę nawet. A ten się nie chce zapalić. To możemy. Słuchajcie, dolny już się pali, to już jesteśmy w domu, górny nie chce się zapalić, no. Jest jakiś gaz, bo zobaczcie. Dobrze, pić. Nie, no teraz tego nie widać, ale wcześniej... Ja bym dolny wyłączę. Dolny wyłączę i dam, żeby dysze górne poszły. Tylko górne. Tylko górna. Dzwoniłem do Bezosa, mówi zmień butlę, bo może masz nie ten reduktor. Na razie sprawdzam, czy nie ma przecieków gazu. Tak się sprawdza, pamiętajcie. Jak coś, to się gaz zapali, tak? On go nie zaście, nie bójcie się. Jak na reduktorze coś będzie, to co się zapali, to zgasicie. Nie ma przecieków, gaz jest odkręcony. Włączamy. Trzeba może podpompować trochę, bo jest zapowietrzony, może być. No, Bezos, miałeś rację. Wymieniłem butlę. Tam jest inny reduktor przy tamtej drugiej butli i się góra odpaliła. Dobra, no to już jesteśmy w domu. Może dzisiaj jeszcze jakieś pizki będziemy. Niech się dysze przepalą, bo widzicie, one jeszcze chodzą. Nie, kurde, co się dzieje tam? Aha, ja miałem za małą temperaturę ustawioną, ja sobie ustawiłem tam 70 stopni, to on się zaraz nagrzał i się rozłączył. Trzeba tutaj, nie wiem, takie 300-400. Ja chcę, żeby się dysze poprzepalały to. Jak najwięcej się da, ile fabryka dała. No. Wszystko się jara. No. Tak. Dałem 2x300 stopni, on teraz dochodzi. Niech się przepali. Zobaczcie, góra już równiutko. Także wszystkie dysze się przepalają. Zaraz Bezosa informację zwrotną, że wszystko działa. Zmieniłem na ten
No butle, ale tu chodziło nie o butle, tylko chodziło o ten... Jeszcze sprawdźmy szczelność. Chodzi o ten, no... reduktor. Tutaj zmieniłem na starą butlę, też sprawdźmy szczelność, bo troszeczkę przyciąłem węża. O, jest ok, tu wszystko jest ok. Jak coś, to by się nam zapaliła, gaz by się zapalił, nie? Też sobie możemy sprawdzić jeszcze szczelność, czy się wszystko szczelnie, nie wiem. Nic, jest wszystko w porządku. Dobra. Dobra, strelię, kończę ogórki tutaj. A ja mi szybko bardzo doszedł ten pierz do 300. Tak więc już mamy 310, ja musiałem do 400 zwiększyć ten limit, gdzie chcę dojść. Tutaj też zwiększymy jeszcze, widzicie, to mam do 400. Niech się przepali, łącznie ze wszystkim. Wtedy nie mogę tak trzymać, żeby doszło, tylko trzeba tak. Dobra, niech idzie na full moc wszystko, nie? Dobra. Niech się tam zapieka. On teraz widzicie, to są temperatury realne, a ja dałem na 400 obie, nie? No, możemy zapalić światełko. A tu jest do zwilżacza. Jeżeli podłączymy wodę, możemy chleb piec i będzie zwilżany co jakiś czas taką migiełką. To już wiem. Fajnie mi na tym stole stoi. Wszystko pasuje. Jak mówiłem, tu zostawiłem miejsce właśnie na jakieś tam kurde odejścia wody, wejścia, żeby tu troszeczkę było tego miejsca. To tam z tyłu też jest chłodzenie, to niech tam zawsze ten troszeczkę parę centymetrów więcej to lepiej. No i tu mamy gotowanie, czyli tym zasłoniliśmy sobie ten przeciąg, bo sobie będziemy te drzwi otwierać, tak? Żeby tu się chłodziło to wszystko. Mamy nową lampę. To też była długa historia, już nie będę gadał. No i ten wąż poprowadzimy po prostu tutaj, dziurę wytniemy i tu będzie ten wąż w dołu, nie? Butla od tej, tu będzie jeszcze półka, ja na razie sobie tak podstemplowałem, to nie trzeba. Tu będzie butla od tego, nie? O, rozstanął lekko, ale jak się tam szybko nagrzewa, powiem wam, że on teraz się załącza jakby, tak? Znowu palniki górne załączył. Informuje nas o tym. No i jest mniejszy niż krzycha piec. Mi dla mnie całkowicie wystarcza, ale przez to się szybciej nagrzewa, no i mniej energii zużywa. Tu już mamy dół gotowy, a tu zaraz do 400 stopni dojdzie góra i przytrzymamy troszkę i niech to się, o, niech schodzi mu tutaj. Timer, 15 minut, wyparzymy go. Szamot to cię będzie bardzo długo trzymał, może jeszcze dzisiaj coś upiekę. Jakiegoś chleba, może pizzę zrobię dzisiaj. Zobaczymy. Strejny bawi się chce. Daje mu zasnąć. Wyszukuje jakiś, nie wiem, kleszczy czy czegoś, ale nie ma. Nie ma, nie ma nic. Powiem wam, że mam jakąś słabość. Bardzo lubię nierdzewkę. Wszystko co z nierdzewki jest dla mnie... Mam do tego jakiś sentyment i uczucie, że tak nawet powiem. Piękne. Z nierdzewki. Jadę do sklepu po bagietki, to sobie może dzisiaj zrobię jakieś zapiekanki w tym piecu. A może i zrobię pizzę. Może zrobię chleb, jak będą foremki do chleba. Zobaczymy, czy on mi wskoczy tak jak inne psy, jak John Hall. I pojedzie ze mną. Ja tu przymknąłem, bo Strejde sama tam została. Chodź. Chodź. No już jest. No to pojedzie. Na miasto. Słuchajcie, tam nasz skuter przy hurtowni. Jeszcze bagietki kupiłem na wieczór. Widzę tu jakieś psy. Nie wiem, gdzie jest nasz. Biorę bagietki, płacę. A gdzie jest nasz pies? Cholera. Już mi gdzieś uciekł. Tam kurczaki. Tu jakiś tam... O, kurczaki. Ale gdzie jest pies? Ja się pytam. A tu jest. Dobra, jest. Płaciłem $1,5 za taką bagietkę, mam 5 bagietek. Chodź, uważaj przez ulicę, musisz się nauczyć przechodzić przez ulicę, chodź. A tam już jakieś psy ogarniają ej, poszedł mi stąd. Co to? Moje zakupy. No, i jedziemy.
Słuchajcie, kupiłem bagietki. W międzyczasie byłem z nim tam u tych ludzi, co go kiedyś znaleźli. To się przywitali, zbiegł z motoru, przywitał się, już tego nie nagrywałem. Tutaj słuchajcie, mam to co mam. Pokroiłem sobie paprykę, trochę zwiędłej sałaty. Dla klientów bym tego nie dał, ale dla siebie czemu nie. I tutaj do sosik do chlebka czosnkowego. To sobie posmaruję na oleju. I oczywiście żółty ser i boczek damy, tak, do środka. Zobaczymy, jak to z tego nam wyjdzie. Boczek będę chyba musiał wcześniej lekko przypiec. Ser mi się rozmrożył, ale załóżmy, że nie chcę używać patelni. Chcę użyć pieca, który jest gorący. I mam takie oto blachy. Więc ten boczek wrzucę na te blachy. Później przypiekę bułkę. Później okraszę to tym boczkiem. Zobaczymy, jak to będzie wychodziło. Byście byli klientami, no to oczywiście byłoby to ciut lepiej zrobione, czyli nie byłoby zwiędłej sałaty, a reszta podobnie. Niestety z sosów nie mam musztardy, więc nie zrobiłem majonezu, bo będę sam robił. No, potrzebuję musztardy, żeby zrobić majonez, a mam ketchup, czyli tylko tyle będzie. Do rozgrzanego piekarnika bułka, boczek. Odpalamy chama. Ha, strzelę wyłączyłem go z prądu, on jest jeszcze bardzo gorący. Ale trzeba go podłączyć, trzeba na rozgrzanym robić. Okay. Wszystko się ładnie zapala. W międzyczasie, jak się lekko przypiekło, to dołożyłem sera. Tak jak widzicie, do tego tutaj było, nie? A nie się robi. A w tym czasie prezes usiadł na swoje miejsce. Oczywiście po paru minutach wyciągamy bułę, a boczek niech się jeszcze dochodzi, nie? O, w ten sposób już mamy tu bułę. A boczek niech nam jeszcze dochodzi. O, jestem. Już. Bułę i ser mamy zrobione. No więc dorzucamy składniki. Nie za dużo, żeby tego nie wyciekało. Tak jak mówię, zwiędła sałata, bo prywata. A tak to bym dał dobrą, ładną sałatę. I inne składniki lepsze, nie? Zaraz boczek jeszcze dorzucimy. Teraz tą paprykę. Lepiej takich paskach, żeby nam nie wypadała. Zapomniałem o tym. No, chlebku ten czosnkowy. No nie dałem. Nie wiem, czy teraz jest sens dawać. Się będzie rozmazywać. A będziemy mieli tłuszcz z boczku. Więc dajmy sobie spokój. Nie musi być za dużo składników. Za dużo składników nie jest dobre. Następnym razem. Przepraszam. Właśnie szukałem, żeby dodać profesjonalizmu, to szczypeczki, ale można to widelcem zrobić. Mi będzie wygodniej widelcem. Bierzemy widelec, słuchajcie. Nie trzeba udawać, nie? Tym bardziej, że jest to dla nas. Czyli boczek. Później bagietki będę sam wypiekał, ale póki co jest to kupne. Dajcie mi to skończyć, to już poza kamerą, bo się niewygodnie robi. No i generalnie tak to wygląda, możemy dorzucić jeszcze ketchup, musztardę, cokolwiek, nie? Bardzo fajna kanapka. Po mojemu poszedł ketchup i tabasco, no ale to jak mówię, do smaku dla klienta, nie? Tak mi zasmakowało, że robię sobie kolejną. Tym razem nie zapomnę umoczyć tego sosu czosnkowego. Zrobię. Dobra, sos czosnkowy już mamy, więc od razu wrzucę ser. Nie będę się pieprzył. Tym razem nie czerwona papryka, a zielona, bo taką miałem. Tak więc to wrzucamy na dechę, boczek, smażymy. I do pieca, bach. Bułę wyciągnąłem dosłownie po 3 minutach, nawet mniej. A zaraz dorzucam sos i na górę boczek za 2 minutki. Czyli ketchup jest. Mówię, jakby był majonez, musztarda, abyśmy kombinowali. Tak, piękny boczek, widzicie?
Teraz troszkę pieprzu, bo lubię. Kto nie lubi, to nie musi. Sałata na górę. Mówię, taka lekko zwiędła, dla klientów nie będzie takiej. Także podamy do stołu. Ładna ta. Ja sobie teraz dosoliłem na końcu. Wiadomo, trzeba to na początku zrobić. Bo też Strayer robi bardzo ten sos mało słony. No bo nie każdy lubi, tak? Lepiej dosolić niż nie dosolić. Także zjedzone to są dopiero próby. To nie będzie na pewno standardem u nas, bo to jeszcze trzeba wygląd dopracować, składniki i jakieś standardy przyjąć, żeby kto by nie robił, żeby zawsze zrobił tak samo. Tam trzy różne rodzaje, wegetariańska z serem oraz z mięsem. Można jeszcze jajko wbijać i chyba by się ścinało wewnątrz bułki, bo to akurat szybko w tym piecu. Zobaczę, jak mi to będzie wychodzić, albo z boku robić jajo. Dobra, nieważne. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam, subskrybujcie, lajkujcie i do następnego odcinka. Cześć, a w następnym odcinku robię pizzę. Pozdrawiam, cześć.